He's so funny. Znajduję się właśnie w dzielnicy Da'an. To jest wschodnia dzielnica Taipei. Przybyłem tutaj, by odwiedzić House of Laika. House of Laika to jest prawdopodobnie jedyne takie miejsce na świecie. I po raz kolejny, jeśli się mylę, to też wyprowadźcie mnie z błędu, ale jest to jedyne miejsce, w którym jest połączenie sklepu Laiki z galerią i znajduje się ono w wolno stojącym starym domu w japońskim stylu w środku tej dzielnicy. Jest i nasz cel, drodzy Państwo, House of Laika, Taipei. Tutaj mamy klasyczną część sklepową, podzieloną na serię. Tu jest seria SL, seria M, seria Q. Tutaj jest seria kompaktowa, dalszy ciąg serii SL, no i akcesoria. A tu za to jest część albumowa, której prawdopodobnie teraz będę musiał się bardziej przyjrzeć, bo być może to jest miejsce, w którym zakupię sobie pamiątkę z Taipei. A tu przechodzimy do części galeryjnej, w której regularnie są zmieniane ekspozycje prezentujące prace artystów z całego świata. W tym momencie akurat jest to Bo Lin Lo. I co ciekawe, jest to przestrzeń galeryjna połączona od razu ze sklepem, czyli pod każdym z tych zdjęć wisi cena i można sobie po prostu taką odbitkę nabyć. Tu jest dalsza część części galeryjnej połączona z kawiarnią. W tle leci muzyka klasyczna, no muszę powiedzieć, że jest to bardzo przyjemne miejsce. Tu jest jeszcze ogródek w takim klasycznym japońskim stylu. Bardzo przyjemne miejsce. Bardzo ciekawe miejsce, ma ewidentny vibe świątyni. Czułem się troszeczkę właśnie jak w bibliotece, że nie można mówić za głośno. W tle snuje się bardzo klimatyczna muzyka klasyczna. No bardzo fajne miejsce, bardzo ładne. Jak będziecie w Taipei i interesujecie się fotografią, to na pewno warto rzucić okiem. Bardzo, bardzo przyjemnie. Polecam. Zakończenie tego pięknego dnia i odcinka, zanim udam się do domu pakować się w dalszą część podróży, bo od jutra zostanę kierowcą na Tajwanie. Wypożyczam samochód i ruszam w stronę południa. A tymczasem ten odcinek zakończymy w restauracji Takemura Izakaya. Jest to japońska restauracja, która mieści się w okolicach budynku Taipei 101. No i byłem tutaj pierwszego dnia po przyjeździe, ale byłem tak jeszcze wtedy zamulony i nieprzytomny, że nagrałem w zasadzie tylko dwa ujęcia.
No i wtedy panował tutaj zupełnie inny klimat, bo padało. Hi, can I have rice with pork belly and miso soup? Okay. Okay, perfect. Thank you. Stwierdziłem, że to miejsce jest tak super, że muszę tutaj wrócić a jeszcze raz coś tutaj zjeść, więc teraz wziąłem sobie zupkę miso, jest wspaniała. Zaraz dostanę jeszcze brzuch wieprzowy z ryżem, ale jest to absolutnie fenomenalne. Miejsce to jest chyba jeden z najbardziej gorących instagramowych spotów w tym mieście. Patrzcie na to. Na tym skrzyżowaniu ustawiają się kolejki, żeby zrobić sobie tutaj zdjęcie. Też zrobiłem tutaj zdjęcie, wtedy jak byłem za pierwszym razem, no ale nie zrobiłem sobie sam zdjęcia. Jest i danie główne. Brzuch wieprzowy z ryżem. Tam jest jeszcze bardzo duża ilość czosnku. Wygląda absolutnie pysznie. Tak więc, moi drodzy, dzień idealny. Wizyta w świątyni, jedzenie świąteczne w najbardziej instagramowej miejscowie w Taipei. Idealnie. Tymczasem, moi drodzy, ja sobie tu zjadłem, obijam się, a tu ludzie ciężko pracują. Zostawiam was z tym pięknym widokiem sprzed tej wyśmienitej japońskiej restauracji. Idę pakować się na dalszy ciąg mojej tajwańskiej podróży. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.